Siemanko, witajcie w kolejnym koncie, gdzie doładowuję 500 zł na waszych kontach. Moi drodzy, standardowo, jeżeli chcecie być w kolejnym odcinku, warto zostawiać łapki w górę, komentować oraz subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Moi drodzy, czas wyłonić zwycięzcę do dzisiejszego materiału. No i moi drodzy, czas wyłonić kolejnego zwycięzcę. Jak wiecie, aktualne zapisy były w jednym ze zwykłych odcinków, po prostu randomowo wrzuconych, i ten fragment miał, słuchajcie, tam nie wiem, z 10-15 sekund, dlatego warto oglądać odcinki od deski do deski, bo powiedziałem właśnie, że no będziemy w takim momencie, kiedy to stari widzowie będą wygrywać po prostu udział w tej serii, dlatego warto oglądać, a my zobaczmy, co dalej, bo zwycięzcą jest Samuel Kieras, PS5, dlatego Samuel, do ciebie kieruję za momencik wiadomość i mam nadzieję, że dogadamy się. No i cyk, pończyki, moi drodzy, doładowane, no i czas przejść zobaczyć do klubu, co tutaj mamy. Moi drodzy, jesteśmy aktualnie w Bydgoszczy u Samuela, to właśnie jemu udało się dostać do kolejnego odcinka, no i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Już wiem jedno, drogi Samuelu, i tak naprawdę jak wrócisz do przykładowo piątkowego odcinka, bo tam pokazywałem swoje pierwsze mecze w FC, to tam zobaczysz, że zamiast tego Rafinha lepiej na tej NRC mieć, słuchajcie, zamiast tego Rodrygo mieć Rafinha. No i teraz tak, składzik jest ogólnie ok, widzę, że tutaj Militao trafiłem tak samo jak u mnie, więc nice, Militao Kozaczek. Składzik jest ciekawy, tutaj widzę fan SBC, są też ewolucje jakieś robione, ławka rezerwowych, jest Gabriel Jesus, ok. W klubie coś jeszcze ciekawego tutaj mamy? W klubie nic spektakularnego tutaj już nie zobaczymy. Dobra, na pewno jest to skład, który można wzmocnić. Mam nadzieję, że nam się to uda. Sprawdźmy, moje drodzy, też, która liga. Trzecia liga, okej. Czyli tutaj trafiliśmy, słuchajcie, do gracza, który prezentuje niezły poziom. Trzecia liga na tym poziomie to jak najbardziej okej. No i zerknijmy, jakie mamy, słuchajcie, paczki. A mamy dużo tych paczek specjalnych, okej. Tutaj będziemy mieli dobry opening będzie, także widzowie co, zacznijmy z nas spokojnie, paczką za 25 tysięcy, w ogóle powiem wam historię, bo generalnie chciałem się dostać tutaj na konto. Ej, od razu zaczynamy walkoutem, SPO Stany Zjednoczone, czekaj, ale SPO, coś mi tu nie gra, bo to nie jest Smith, nie jest to chyba Rodman, kto tu może być? Zaraz zobaczymy. A, Lavel, ajajajajaj. W głowie miałem same najlepsze nazwiska, a to tylko i wyłącznie Lavel. Chociaż foderkowo jak najbardziej spoko, bo wydaje mi się, że raczej coś z tym pikem Hero, Icon pikem, coś się podzieje w ciągu tygodnia. Dwóch tygodni, belly goal. Oj, najbliższa liga weekendowa będzie przyjemna, a już zagraną ligę weekendową, jak to oglądacie, mam zresztą już u mnie, możecie zobaczyć nagrody, jak mi tam poszło, jak to wszystko się tam odbywało. Także to bierzemy do magazynu. Początek spoko, no ten Bellingham na 10 spotkań myślę, że pomoże w lidze weekendowej. Teraz kolejna paczka za 300 FPK-ów. No i teraz wracając do tej historii, to generalnie chciałem się dostać na konto Samuela, ale chciałem ustalić tam godzinę, no i mówię, no czy tam rano będziesz tam w szkole i tak dalej, a on, Juni, nie no co ty gadasz, w ogóle ja już nie do szkoły, ja już skończyłem szkołę i już normalnie w wojsku pracuję, także pozdrawiamy Bydgoszcz, pozdrawiamy wojsko Samuela, gdzie tam pracuje. No i mamy nadzieję, że Samuelowi tutaj wzmocnimy ten składzik jakoś fajnie, na razie te wypożyczenia są chyba tutaj najlepsze, co możemy zrobić, ale no tutaj koch bez sensu, ten posz może generalnie bez historii. Ta druga paczka, no ale pierwsza, ten Bellingham na pewno będzie przydatny. Dobra, moi drodzy, trzeba przejść do troszkę mocniejszej paczki. Uważam, że teraz przejdziemy może do tej paczki za 50 tysięcy. Ona jest wymienna, więc miejmy nadzieję, że też tutaj będzie coś ciekawego, ale niby wymienna, ale niestety w środku nie widzę nic ciekawego. NK i Premier League, to będzie Werner? Nie Havertz, Werner nie ma właśnie, jeszcze mam takie w głowie zawsze tego Wernera, ale Werner chyba ma inną pozycję niż overall, coś na poziomie 80-81, jest Darwin Nunes, ok, ale ten Nunes, słuchajcie, warty już niewiele. No to przechodzimy do drugiej paczki i miejmy nadzieję, że tu będzie już jakiś walkoutik, ale też nie, bożeż ty mój, Argentyna Jenka. Byłoby spoko, gdyby była La Liga, bo zawsze ten Alvarez, tylko nie wiem, czy Alvarez w sumie nie jest jeszcze w drużynie specjalnej, jak to nagrywamy. Dobra, mamy, słuchajcie, Icardiego 83, nie wiem, czy w ogóle pierwszy raz widzę jego kartę, Alejandro Garnacho, jak będzie miał ewolucję, może być warty coś więcej, ale nic z tego. No proszę bardzo, i teraz zobaczcie, paczki dla ciebie, Samuel nie wiedział o tym, ja nagrywam o tym TikToka, słuchajcie, wy też widzę, bo pewnie wielu z was się teraz o tym dowie, jest paczka za jednego końca, jeżeli logowaliście się 3 dni z rzędu, to i jej daje wam pakę za jednego końcika, więc warto tutaj zajrzeć.
i to będzie, no tutaj akurat bez historii, no ale wiem, że na live'ie była sytuacja, że ktoś trafił Mohameda Salaha z paczki za końca, więc koniecznie sprawdźcie ten sklepik, odwiedźcie, zakładka paczki dla ciebie i ta paka za jeden coins jak najbardziej jest opłacalna, bo zawsze może być coś ciekawego. Jeżeli chodzi o tą pakę za 15k, raczej nie, raczej bym tego nie robił, słuchajcie. No i teraz słuchajcie, paczki promocyjne, wracamy tutaj i zobaczmy, paczki za 45 tysięcy coinsów i czy tu będzie coś ciekawego, też nie widzę walkoutu, widzę Sioi Holandię, Serie A. Tak myślę, ale chyba nie wymyślę nic dobrego, chyba De Vrij, tak jest, 83 overall. Zerknijmy, czy coś jeszcze oprócz tego De Vrija w paczce, niestety nie tym razem. No to zobaczmy paczkę za 80 tysięcy końców. Miejmy nadzieję, że tu będzie nieco lepiej. Jest walkoutik, jest środek pomocy. To może być Martin Odegaard. Martin Odegaard pod kątem grania, pod kątem wysokiego overalla, totalna topka. Pytanie, czy to jest pojedynczy? Nie, to jest podwójny walkout, bo jeszcze wraz z Odegaardem wjeżdża nam tutaj tak, 89-86, więc całkiem sympatycznie. Jeszcze Kyle Walker, oj, to jest karta 60-70 tysięcy, tak jest, 65 na licytacji, około 70 koła, to jest znakomita wiadomość, słuchajcie, bo ten Kyle Walker, nie oszukujmy się, Kyle Walker na jakimś tam cieniu, czy coś, to jest karta, słuchajcie, którą można grać prawdopodobnie do końca roku, bez problemu. Ten Walker będzie dawał radę na tej prawej obronie, a tutaj na wypożyczenie, a bez historii, wezmę tego Van de Beka, bo ma dużo tych 80, wygląda na ciekawą personę. Dobra, wracamy do kolejnej paczki za 45 tysięcy. Zobaczymy, czy ta pasa tutaj będzie dobra, trwała, ale niestety nie. SPD i Hiszpania, La Liga. Szukam potencjału, żeby to było coś wartego, natomiast Llorente, jeżeli miałby SPD, to byłoby spoko, ale niestety nie ma. Raczej ma inną pozycję, tutaj Koke tylko i wyłącznie. No i wartość też tego Koke niewielka. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Słuchajcie, tym razem paczka, a niech będzie za 150 tysięcy w tym momencie. No i zobaczmy, jest karta specjalna, moi drodzy, a może coś ciekawego, SPO Francja. Szukam w głowie i chyba nic mi do głowy nie przychodzi, słuchajcie, bo to będzie Olympique Lyon, jeszcze Irena Paredes, okej, i Cherki, okej, Cherki plus Irena Paredes, myślę, że okej, podwójny walkoutik tutaj wjechał, a właściwie potrójny walkoutik, bo jeszcze Unai Simon, Cherki, Irena, Unai Simon, myślę, że jak najbardziej spoko ten Cherki, warty 170 tysięcy, o kurde, on ma 5 na 5, to jest karta pod pierwszy skład. O kurczę, ej, elegancko, bardzo fajnie, bardzo fajny skład, można zbudować wokół tego Cherkiego, 5 na 5, super statystyki, no i teraz wracamy, słuchajcie, do kolejnych paczek i tym razem jest walkoutik, kolejna, naprawdę walkoutowo super sypie, PO Anglia to musi być trencik, czy będzie podwójny, czy nie będzie, wydaje mi się, że nie będzie, skoro 86 ma trend, to raczej tutaj pojawiła nam się jakaś inna persona, tak jest, mamy trencika 86 overall, jak najbardziej okej, tutaj też może być chyba, jeszcze Udoji, ty, no tutaj ten skład naprawdę będzie można troszkę pozmieniać po tych 12k, będzie można coś pokombinować, nie wiem, czy paradoksalnie ten Andrenia byłby ciekawy, skoro mamy tego Cherki, ale chyba Di Marco weźmiemy. Kolejna paczka za 25 tysięcy. Trochę tych walkoutów posypało, ale teraz już wracamy na te gorsze. Widzę SPO i La Liga. To może być Dani Olmo. Jeżeli Dani Olmo 8-4, to jeszcze ok. Tak jest, to będzie Barcelona, Dani Olmo. Czy coś w środku Daniego Olmo? A właściwie w środku tej paczki nic. Jeszcze jedna paczuszka za 25 tysięcy. Patrzymy, co nam się tutaj podzieje. Dzieje się, że jest jakaś pani na PP i Francja. Wydaje mi się, że jakiś Mateo, a właściwie jakaś, a nie, to Robert, ty, w ogóle Robert chyba ma inną pozycję, ale też z Francji, dziwne są te nazwiska kobiet. Ej, słuchajcie, wiecie co, otworzymy to, bo to teraz patrzę, że to jest za 100 FIFA pointsów, więc możemy to ogarnąć, bo w razie czego może tu być ciekawe wypożyczenie, bo tam na 4 dni, tutaj Kanada to możemy pominąć, ale jak za 100 FPK-ów to ta paka może być git. Jest Adama Traore, bo ona jeszcze wymienna jest, to też warto zaznaczyć, a na wypożyczenie może jakiś boom? Uwaga, Ter Stegen, Alisson. No to bardziej Alisson mam w głowie z uwagi na to, że trafiliśmy Walkera, to może ten skład pójdzie w Premier League, co tu się dzieje? Kolejna paka za 25 tysięcy, szukamy,
Ale bez walkoutu. Znowu bez walkoutu SP, Hiszpania. No to pewnie jakiś parech 83, tak bym obstawiał. A będzie tym razem Gavi. No to moi drodzy, tutaj widzę w ogóle na koncie pierwszy drafcik. Jeszcze nie był zagrany, także tutaj Samuel będziesz miał przygotowany drafcik. Mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj przygotujemy dla ciebie. Weźmiemy 4-4-2. 4-4-2. 4, chociaż 4-2-4 może mieć ciekawsze opcje. LSPS, Anki. Dobra, weźmiemy 4-2-4. Wydaje mi się, że to może być ok. No i teraz pytanie. La. Panie kochany, tutaj Vinicius Junior, myślę, że na start, chociaż Abedi Pele też koksu, ale Vini ma tego potężnego speedboostika, do tego Viniego dajemy smolarka, jest polski akcent w drafcie, doskonale, pójdziemy teraz na SP, weźmiemy Gallaghera, albo w sumie Ceballos troszkę gorszy, ale pod zgranie dla Viniego Real Madryt od razu klubowo będzie nice, na lewej obronie polski akcent Kiwior. O, no nie, no Kiwiorem się nie da grać, więc na razie weźmiemy tego Justina. Niech będzie Justin. Patrzymy dalej, co tu się podzieje na SO Letizia Real. No dobra, to po prostu Raul Albiol bez historii na bramce, słuchajcie. Uwaga, o nie, gówno, knoby, niech będzie Jorgensen. Tragedia, tragedia na razie te karty. O, coś się dzieje. Ojojojojoj. Podziało się coś lepszego. Mamy Cordobo 87, więc jak najbardziej. Idziemy na środek pola, a tam czeka na nas Kamavinga. No to ten Real Madryt tutaj już ładnie nam zrobi to zgranko. Nie będzie problemu. Jest Aro Milik. Dobra, na razie i tak. No, Immobile niby lepszy, ale nie, dobra. Arek Milik i Smolarek na razie na ataku. I tak jakieś lepsze karty powinny się pojawić. I to się właśnie stało. Messi, Ovejran i Dembele. Ale wiem, że coś ogólnie mówiłeś, że planowałeś skład zbudować z Dembele. Będziesz miał okazję sobie przetestować i sprawdzić, czy ten Dembele faktycznie oddaje. A wydaje mi się, że kierunek Dembele w momencie, kiedy u ciebie na koncie trafiliśmy, słuchaj, właśnie tego Czerkiego pod ligę francuską będzie jak najbardziej, będzie to OP. Dobra, tutaj słuchajcie Molina, no i teraz ławka rezerwowych. W ogóle będzie trzeba zrobić tam jakąś hybrydkę fajną, ale to zaraz będziemy rozkminiać jakiś składzik, postaramy się tutaj koncepcyjny ułożyć też Samuelowi, w jakim kierunku pójdzie. No, ale też musimy wszystkie paczki, słuchaj, otworzyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy Julesa Kunde, który może grać na SIO. Jest też Kai Walker, no ale na tym PO Kai Walker nam za bardzo się nie przyda z uwagi na to, że nie mamy tutaj Premier League, więc Jules Kunde z Cordobą na SIO i to już wygląda nieźle. Myślę, że jakaś jedna perełka na eneczkę i jesteśmy w domu. Tutaj Gabija i Francisco Mura, Hernandez bez historii. Niech będzie Gabija. Dobra, przechodzimy do kolejnej pozycji, a w kolejnej pozycji, uwaga, uwaga, jest Komanik, jest Müller, na razie wezmę Komana, w razie czego już mam wizję, uwaga, uwaga widzowie, Koman idzie na eneczkę, a Vini, a właściwie na odwrót. I teraz zamieniamy panów, no i mamy eleganckie zgranie. Można brać pod uwagę w sumie też jakieś karty z Bundesligi teraz, ale o kurde, Czerkim, to ty sobie pograsz w składzie. Tutaj wybieramy Olu Ovejran, no i w tym przypadku chyba nie ma wyjścia, wracamy do historii z Viniciusem Juniorem i teraz Olu Ovejran pójdzie na aneczkę, o kurde. No, powiem tak, to wygląda już spoko, jeden solidny środkowy pomocnik i jesteśmy w domu. O, Gyökeres, w ogóle dużo starterków jest tym Gyökereszem. Widziałem, że on naprawdę dobrze chodzi, dobre staty ma, ale mi osobiście jakoś średnio się grało, ale na pewno dla graczy, którzy nie używają czwartej gwiazdki sztuczek, top Rafael, Leao, Rodrigo, o nie, to jest bardzo trudny wybór, ale wezmę ci Rafaela chyba, Leao, bo to jest totalny game changer, wiem, że będzie ciężko ze zgraniem, tutaj Smolarek, no będzie trzeba podjąć potem decyzję, bo generalnie Smolarek jest na pewno gorszy niż Rafael Leao, natomiast Smolarek ma full zgrania, a Leao niestety jeden zgrania, może jeszcze jakiś coach, może ktoś jeszcze dołączy z tej ligi włoskiej, ale na ten moment nie widzę takiej osoby, która mogłaby wjechać tutaj od razu do pierwszego składu i dała jednocześnie zgranką dla pana Rafaela te Leao, tym bardziej, no właśnie, co to są za karty, no dobra, ostatni wybór, no i zobaczymy, czy jeszcze menadżer coś da, dobra, to jest po prostu bez historii, ostatni wybór, proszę państwa. Przed nami i tym ostatnim wyborem będzie kto? No właśnie, pod Leao będzie ciężko, więc tutaj 22 zgrania, 24 daje Premier League, niech będzie Premier League. No i tak, moi drodzy, prezentuje się ten składzik, ofensywa wyśmienita, ten Smolarek jak najbardziej ok. Myślę, że w trakcie meczu można podjąć pewne ryzyko i na przykład przesunąć sobie na środek pola jakiegoś Dembele, Ovejrana i na eneczkę sprawdzić sobie Smolarka. Poza tym składzik jest ok, może nawet Komana wpuszczać sobie w przerwie na lewą obronę, wydaje mi się, że on też może tam ładnie pociągnąć, także tak wygląda nasz składzik, a my wracamy do paczek. Dobra, moi drodzy, wracamy do tych paczek za 25k, one generalnie nie przynosiły nam walkoutu i tak konsekwentnie otwieram, żeby sprawdzić, czy będzie walkout, no i niestety nie, więc
To też ostrzeżenie dla was, bo tutaj tylko i wyłącznie Icardi, z tego co wiem. Chyba, że. No on powie... O, jest Maguire, bohater w meczu z Porto. Ach, wracamy do kolejnej paczki. Za 170 tysięcy uwidza. Zerknijmy, co tym razem nam dobędzie RTTK i błagam, niech będzie Belgia, Les Holandia. A Jezus Maria. Tu mogło być boom. Ale jest tutaj jeszcze Ruben Dias podwójny, ale ja cały czas w głowie mam, że właśnie City mogło być. City i Doku. On ma chyba właśnie LS-a. Oj, 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 a taki Doku gdzieś pod milion końców. Ole tutaj dało! Ole, ao! 400 koła! Matko jedyna! 450 tysięcy! Jezus Maria! Widzowie, jeżeli wy chcecie wziąć udział w kolejnym odcinku, to naprawdę obserwujcie i oglądajcie na bieżąco odcinki, bo będą takie malutkie wstawki w odcinkach takich daily, gdzie będziecie mogli się zapisywać właśnie do kolejnego odcinka. Jak widzicie, warto, drugi odcinek i drugi raz, niesamowita historia dzieje się na naszych oczach. Tu jeszcze większa. O kur... Saka, słuchajcie, 50 koła, Leo 450... To jest po prostu niesamowita historia, co tutaj się podziało. Jest ten Andre Kin. No w tej paczce podziały się spektakularne rzeczy. Tu jeszcze w ogóle jest tak. Niesamowite, niesamowite. Bierzemy tutaj na playlistę transferową. Jeszcze mamy wypożyczenia. I zobaczmy. Andre, wezmę tego Andrea już. I zobaczmy, co będzie w tym kolejnym wypożyczeniu. O, ale fantastycznie, super. Mega, mega się cieszę, że tutaj wezmę tego Van de Beka. Bo naprawdę ten skład zostanie turbo ulepszony. O, jeszcze mamy, słuchajcie, 1300 FP-ków, więc coś jeszcze natrafiamy, mam nadzieję. Dobra, moi drodzy, mamy 1300, no i została nam paka za 300 i tak naprawdę 1000 FP-ków. Wydaje mi się, że to będzie najrozsądniejsze posunięcie. Więc zobaczmy, pierwszy składzik, a właściwie pierwszy składzik, pierwsza paczka, jest walkout, kolejny. Ej, to może być Smith, to może być Smith! Błagam, niech to będzie Smith, co tu się dzieje? Jezus Maria, się nagra w Portland! Tak, Smith! Co za odcinek! 89 overall Smith, ona jest niesamowita! Ja pierdzielę, prawie 300 tysięcy końców Smith trafy łącznie o wartości milion plus. Tutaj Oli Watkins na wypożyczenie. No i została nam jeszcze jedna paczka. Jezuniu. No i teraz, moi drodzy, ostatnia paczka za 1000 FP-ków, za 80 tysięcy. Zobaczmy, co nam się tutaj podzieje. Zakończymy to walkoutem. SP, Chorwacja, Luka Modric. Pytanie, czy pojedynczy, czy podwójny walkout jeszcze będzie w tej paczce. Tutaj wiemy jedno, Real de Madrid, ale Luka Modric wychodzi nam sam. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze w środku tej paczki nam tutaj się pojawi. Ruben Neves i... nic z tego. A wypożyczenie? Będzie jakieś ciekawe? Nie będzie. No to... no tego, kochanie, biorę, bo do niczego nieprzydatny. No i moi drodzy, taką koncepcję na razie tutaj stworzyłem, żeby ta Smith z Howardem miała jakieś zgranie. Tomori pod Leao, potem Mendy pod Kamawingę Chłameniego, żeby ten Cherki też miał jakieś zgranie, plus tutaj Dembele. Wiadomo, potem można się bawić, jakiś trener z Francji, Liga i tak dalej, żeby tego zgrania było jeszcze więcej, więc coś takiego, ale masakra, co tu się będzie podziało. Leao, Smith, Cherki, Walker, piękna historia. A tam są jeszcze jakieś wymienne karty typu Rodrigo i tak dalej, można sprzedać, są budżety, można ten składzik jeszcze bardziej budować w tym jakimś kierunku, gdzie by ten Leao i Smith i Cherki i Walker byli w pierwszym składzie. Powodzonka, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, no i na razie.